Pani Anna Nowicka, zastępca naczelnika Wydziału Świadczeń Urzędu Miasta Wełku, jest gościem Radia 5. Witam gorąco. Dzień dobry. Dziś nośny temat, czyli świadczenia. Świadczenie rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny. No w tym zaraz, bo już się pogubiłem. Rodzinne to nie, ale wychowawcze to jest to 500+. Tak, wychowawcze to jest 500+. To, żeby było wszystko jasne, czyli również 500+. Zmiany w tych świadczeniach i to, w jaki sposób możemy się ubiegać. O tym wszystkim sobie porozmawiamy, ale na samym początku to zapytam, jaki jest ruch właśnie w Wydziale Świadczeń, bo od 1 sierpnia możemy składać wnioski o przyznanie takich świadczeń. No, zainteresowanie jest bardzo duże. Ludzie przychodzą osobiście, również dzwonią telefonicznie, udzielamy informacji. Wiem, że już macie dane z pierwszego dnia składania wniosków. Ile takich wniosków wpłynęło? Mówimy tu o 500+, tak? I o 500+, i o świadczeniach rodzinnych, i o funduszu. Z 500+ wpłynęło 99 wniosków elektronicznie, 17 wniosków zostało złożonych osobiście. Ze świadczeń rodzinnych no, było mało, bo dopiero tylko 6 wniosków, z funduszu 3 wnioski, które zostały złożone osobiście przez osoby. Jedna osoba złożyła wniosek do świadczeń rodzinnych elektronicznie. Ale na to wszystko mamy jeszcze czas, bo nie musimy się spieszyć cały miesiąc, żeby kontynuować tak, to świadczenie. Tak. Mamy w miesiącu sierpniu, jeżeli złożymy wnioski o 500+, czy o świadczenia rodzinne, czy o fundusz alimentacyjny, to będzie kontynuacja, nie będzie przerwy w wypłacie tych świadczeń. No. A jeżeli w sierpniu się nie wyrobimy, tylko we wrześniu, no to już może być ta przerwa, może ale być ta przerwa. Pieniędzy nie stracimy. Pieniędzy nie stracimy, pieniążki z 500+ i z funduszu alimentacyjnego zostaną wypłacone w miesiącu listopadzie z wyrównaniem za miesiąc październik. To teraz powiedzmy o zmianach. Zacznijmy może od samego 500+. Co nowego? Dla tych, którzy się starają o to, o pieniądze na drugie dziecko, to chyba niewiele się zmieni. Niewiele się zmieniło dla osób, które wychowują dzieci w rodzinach pełnych. Zmieniło się dla matek samotnie wychowujących. To znaczy taka mama, która nie ma zasądzonych alimentów na dziecko i ojciec dziecka uznał to dziecko, powinna przedstawić nam wyrok zasądzający alimenty, bądź ugodę zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd. Czyli taki dokument trzeba pokazać. Czy trzeba również do wniosku, jeżeli ubiegamy się na wszystkie dzieci, załączać na przykład jakieś zaświadczenie o dochodach? Jeżeli ubiegamy się na pierwsze dziecko, tak. A jeżeli ubiegamy się tylko od drugiego dziecka, to w takim wypadku nie. Tylko, jeszcze raz powtarzam, przy matkach samotnie wychowujących, które nie wychowują dzieci w rodzinach pełnych. To znaczy, może podam przykład. Mama na przykład posiada dwójkę dzieci. Na jedno dziecko nie ma zasądzonych alimentów i ojcem dziecka nie jest obecny partner, z którym wychowuje drugie dziecko. To taka mama nie jest już samotną matką. Chociaż jest na przykład stan cywilny ma panna. Ona nie jest samotną matką, ponieważ wychowywane jest dziecko to, na które nie są zasądzone alimenty, wychowane jest w rodzinie pełnej. Wtedy taka mama nie musi dostarczać wyroku zasądzającego alimenty. Gdyby taka mama nie wychowywała żadnego dziecka z jego ojcem, wtedy musi dostarczyć taki wyrok. I to jest najważniejsza zmiana, jeżeli chodzi o 500+. Czy coś się zmieniło w pozostałych świadczeniach? No jeszcze dodatkowo zmieniły się zasady ustalania dochodu rodziny. Dotyczy to dochodów uzyskanych i utraconych. Oraz również zmieniło się to, gdy osoby uzyskują dochód z działalności gospodarczej i rozliczają się w formie karty podatkowej bądź ryczałtu. Tu się dla tych osób zmieniło, bo już osoby takie nie będą mogły same oświadczyć, jaki dochód osiągnęły w roku poprzednim, tylko trzeba będzie dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, które powinno zawierać, jak się osoba rozlicza, czy w formie karty, czy w formie ryczałtu, jaka jest wysokość podatku płacona, jaka jest wysokość
przychodu, ale osoby, które taką działalność prowadzą, powinny udać się do Urzędu Skarbowego i Urząd Skarbowy takie zaświadczenie i wystawię. Formę tego zaświadczenia to już na pewno urzędnicy w Urzędzie Skarbowym oczywiście dokładnie znają. Tak. Także to są zmiany. Miasto przygotowało się również do tego, żeby jak najszybciej, jak najmniej stresowo i jak najmniejsze kolejki były. Wydłużone zostały godziny pracy, również stworzony został dodatkowy punkt obsługi interesantów. Tak. Wnioski przyjmowane są w dwóch punktach, w Wydziale Świadczeń przy Piłsudskiego 6 oraz w budynku głównym przy Piłsudskiego 4. Tam są też 4 stanowiska utworzone do przyjmowania interesantów i codziennie przyjmujemy wnioski w poniedziałki do godziny 18, a w pozostałe dni tygodnia od wtorku do piątku do 17.30. Także interesanci nie muszą z samego rana przychodzić, mogą przyjść po południu, wtedy są mniejsze kolejki, nie ma ludzi i tak samo będą obsłużeni. Ale my polecamy szczególnie składanie przez internet, bo wtedy to nie trzeba wcale stać w kolejce, a wypełnienie takiego wniosku, przynajmniej na 500+ i na to drugie dziecko, no to mi osobiście dziś rano zajęło może z 5 minut. No, osoby oczywiście zachęcamy, żeby składały wnioski elektronicznie również, tak. A jeżeli macie jakieś pytanie, no to oczywiście można przyjść do tych punktów. Tam również udzielane są wszelkie informacje odnośnie wszelkich świadczeń rodzinnych. Tak, w tych punktach są wydawane wnioski i udzielane pełne informacje. No i na zakończenie jeszcze takie pytanie, bo no wiadomo, składamy teraz wniosek i w ciągu roku, kiedy zostanie nam przyznane dane świadczenie, nasza sytuacja się zmienia. Albo zarabiamy więcej, albo urodzi się dodatkowe dziecko. No coś tam się zmieni, także zmieni się też również przysługujące nam świadczenie. Co wtedy? No wtedy, jeżeli są zmiany takie, które bo są dwa rodzaje zmian. Pierwsza zmiana to na korzyść osoby, która odbiera to świadczenie, czyli rodzi się dodatkowe dziecko, czy nie wiem, czy akurat będziemy się łapać w tym progu, kiedy dostajemy dane świadczenie. Wtedy jak najszybciej we własnym interesie warto poinformować Was. Tak, wtedy to znaczy i w tym przypadku trzeba jak najszybciej, no bo we własnym interesie jest, żeby uzyskać takie świadczenia, ale również we własnym interesie jest to, żeby zgłosić, jak zmienimy pracę i będziemy uzyskiwać wyższe dochody, to później i nam przekroczy ten dochód, to świadczenia trzeba będzie zwrócić i trzeba będzie zwrócić z odsetkami. No to też jest w naszym interesie, żeby zadbać o to, żeby organ poinformować o wszelkich zmianach właśnie takich. I wtedy urzędnicy dokładnie poinformują, od kiedy nam dane świadczenie albo będzie przysługiwało, albo nie będzie przysługiwało. Także no na razie przypomnę, 99 wniosków elektronicznych, ile? 17, tak? 17. Na 17 papierowych, a na ile wniosków jeszcze czekamy? No czekamy, przy 500+, czekamy na około 4,5 tysiąca wniosków, przy świadczeniach około 1700, przy funduszu około 600 wniosków. No to jeszcze to dopiero pierwszy dzień, ale mamy nadzieję, że interesanci nasi złożą w czasie i nie będzie przerw. Także no tego również interesantom życzymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.